Dorota Łosiewicz, to jest Dzień ze studiem w Polsce.pl. Witam Państwa ponownie bardzo serdecznie. Po przeglądzie prasy zagranicznej wracamy do Polski i zrobimy sobie przegląd portalu w polityce.pl. I dlatego ze mną w studiu jest Wojciech Biedroń, dziennikarz portalu w polityce.pl i tygodnika w sieci. Witam. Dzisiaj, jeśli chodzi o tak zwaną twoją działkę, to komisja Amber Gold, kolejna odsłona. Komisja rozpoczyna pracę. Tak, rzeczywiście od ponad godziny komisja śledcza do spraw Amber Gold próbuje wydusić z funkcji, z byłej funkcjonariuszki ABW delegatury warszawskiej informacje, bardzo kluczowe informacje dotyczące bardzo dziwnej koordynacji działań właśnie między agentami w Warszawie, agentami w Gdańsku, w kontekście, no kogóż by innego, jak nie Michała Tuska, jego pracy w OLT, w oszukańczej firmie Marcina P. Więc okazuje się, że wcześniej przez całe tygodnie słyszeliśmy informację, że wątkiem lotniczym to funkcjonariusze w Gdańsku się nie zajmowali, broń Boże, bo tym zajmowali się funkcjonariusze w Warszawie. Tymczasem okazuje się, że funkcjonariusze w Warszawie w postaci agentki, która dzisiaj odpowiada na pytania komisji też się nie zajmowali, bo myśleli, że to ci w Gdańsku, a właściwie to nawet jak się zajmowali, to tylko i wyłącznie wspierająco dla funkcjonariuszy w Gdańsku. Ale to w wszystko ich wspierali, skoro oni nie badali? Jak zaczynają być pytania, w czym, że ich wspierali nie badających sprawę funkcjonariuszy z Gdańska, no to nie do końca wiadomo, ale to oczywiście wszystko jest, bywa momentami dość zabawne, natomiast to będzie miało bardzo negatywne konsekwencje dla człowieka numer dwa w państwie Donalda Tuska, w rządzie Donalda Tuska, czyli pana Jacka Cichockiego, który już był przesłuchiwany, to przypomnę, koordynator służb specjalnych i były minister spraw wewnętrznych, no którego zeznania też nie trzymają się w takim razie kupy. I pani źle skoordynował, pani przewodnicząca Wasserman dzisiaj ogłosiła, że prawdopodobnie dojdzie do kolejnego przesłuchania Jacka Cichockiego. Wiemy oczywiście o przesłuchaniu ówczesnego szefa ABW, generała Bondaryka, bo i też się nagle okazuje, że nikt niczego nie koordynował, nikt niczego nie pilnował. Znaczy, właśnie my się już trochę przyzwyczailiśmy, że nikt niczego nie koordynował, nie pilnował i co więcej, nikt niczego nie pamięta, nikt niczego i nikogo nie nadzorował. I pytanie jest takie, czy w związku z tym, że nikt niczego nie pamięta, wszyscy mają pomroczność jasną, czy też jakąkolwiek inną formę zaćmienia pamięci, czy komisja jednakowoż do czegoś dojdzie? Nie no, pamiętajmy, drodzy państwo, o jednej bardzo ważnej kwestii, a mianowicie pytanie jest, kiedy ktoś doznanie amnezji, znaczy w którym momencie i na którym pytaniu czegoś nie pamięta. Dzisiaj funkcjonariuszka nie pamięta właściwie niczego, co jest związane z Michałem Tuskiem, nie pamięta też o podejściu swoich przełożonych do jej pracy, chociaż komisja posiada wiedzę, że kiedy tylko funkcjonariuszka coś tam ustaliła, to mówiono o tych ustaleniach, a to w ogóle nieistotne, zostaw ten wątek. To ta, która się dowiedziała o pracy Michała Tuska z telewizji, w gazecie przeczytała. No ale moim zdaniem tego typu działania są działaniami celowymi. Znaczy ja nie mam żadnych wątpliwości, że brak działania, zaniechania też były formą działania. Były to działania, które, a właściwie brak tych działań, które de facto wspierały przecież Marcina P. w jego oszukańczej imprezie, na której 20 tysięcy Polaków straciło co najmniej 850 milionów złotych, bo też pamiętajmy, że kiedy już rzekomo zajmowano się Marcinem P., to tak się zajmowano, żeby mógł jeszcze wyprowadzić kilkaset milionów złotych z Polski, nikt tego kompletnie nie kontrolował. No to jeśli nikt nie kontroluje i jest to masowe i bierze w tym udział kilkanaście instytucji, to znaczy, że te niepodejmowanie działań jest niepodejmowaniem działań celowym, po prostu mającym na celu pomóc temu oszustwu. Wiem, że ty mógłbyś o Amber Gold bez końca, bo śledzisz pracę komisji na bieżąco, ale mamy dzisiaj inne, równie ważne, a nawet nie wiem, czy jednak, wybacz Wojtku, przepraszam, ale czy nieważniejsze wydarzenie niż posiedzenie komisji Amber Gold? W kontekście medialnym. Tak jest, tak. Mamy wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Franza Timmermansa w Warszawie, polityk znany z wypowiedzi krytycznych, bardzo krytycznych pod adresem Polski. Dzisiaj spotyka się nie tylko z premierem Morawieckim, z przedstawicielami rządu, ale także z pierwszą prezes Sądu Najwyższego i z prezes Trybunału Konstytucyjnego. Czy dzisiaj to już jest ten dzień, kiedy będziemy mieć kompromis, czy być może to jest dzień, który zbliży nas o krok do kompromisu? Więc ja na początek powiem, że rzeczywiście polecam państwu relację live z przyjazdu tego polityka do Polski, to na portalu w polityce.pl oczywiście.
świecie. Mnie się wydaje, że ten przyjazd... Wojtek chciał powiedzieć na żywo, proszę państwa. Na żywo, na żywo, tak. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że ten przyjazd to jest po to, żeby no, przyjechał, sprawdził, popytał, dopytał. Spotkanie z Małgorzatą Gersdorf, bardzo znaczące w tym kontekście. Potem wrócić do swoich berlińskich i francuskich mocodawców i powiedzieć, dobra, sprawdziłem, możemy się z twarzą wycofać z tej awantury z Polską. Wielu komentatorów idzie w tę stronę, wielu komentatorów tak, czy też wręcz, czy polityków podaje tego typu powody pobytu tutaj Fransa Timmermansa. On tu jest witany zresztą bardzo serdecznie, jak widzimy. On bardzo lubi taką oprawę, kiedy nadaje się mu znaczenie momentami dużo wyższe niż rzeczywiście wydawałoby się. Ale dobrze, no jest, pogada z panem premierem Morawieckim, porozmawia z Małgorzatą Gersdorf, jest spotkanie w Trybunale, bardzo istotne spotkanie w Trybunale, bo ja przypomnę, że pan Timmermans wielokrotnie atakował nowy skład i nowe szefostwo Trybunału Konstytucyjnego, a jakoś nigdy wcześniej nie miał czasu ani się spotkać, ani skonsultować, ani chociażby wymienić poglądy. Ciekawe jest tylko w tym wszystkim to, że mam wrażenie, że Frans Timmermans, przyjeżdżając dzisiaj do Polski, on przyjeżdża do trochę innej Polski, do trochę innej Europy Środkowej, a to dlatego, że na Węgrzech wygrał Fidesz, kolejny sukces Viktora Orbana. Mamy więc no, silnego koalicjanta za plecami. To nie jest koalicjant z Berlina, ale to jest koalicjant, którego nie można lekceważyć. No oczywiście to jest wielki problem tej wizyty Timmermansa, że ona się no, oczywiście zbiegła z wynikami wynikami wyborów na Węgrzech. I cóż dodać do to, no właściwie powiedziałaś w tej kwestii wszystko. Natomiast jeszcze jest jedna, jedna zasadnicza rzecz, a mianowicie taka, że tak naprawdę te europejskie elity coraz bardziej tracą grunt pod nogami. Oczywiście im na razie nic nie grozi, do wyborów jeszcze trochę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, cała ta nagonka wewnętrzna w Polsce, zewnętrzna przy pomocy instytucji europejskich niewiele daje. Orban ma się doskonale na Węgrzech. Kaczyński z różnymi problemami i tąpnięciami bardzo dobrze w Polsce. No i cóż robić, prawda? No, jest ewidentna chęć dogadania się z Polską i mówił to przecież Juncker już dobre dwa tygodnie temu. Mówią o tym politycy, bardzo ważni politycy w kancelarii prezydenta, to też istotne, i w kancelarii premiera. No i mówią tak, no jest 80%, że dzisiaj wiceminister spraw zagranicznych Cichocki powiedział o 80% do dogadania się. No ja myślę, że jest nawet 90%, albo już zapadły decyzje o dogadaniu się, a teraz jest taka gra dyplomatyczna, prawda? Skoro robiłem awanturę, no to przyjeżdżam, no to jeszcze rozmawiam. Co tam z tego będzie? Nikt się już chyba tym za bardzo nie przejmuje, bo jest wielkim interesem Unii Europejskiej, żeby mieć z Polską, że tak powiem, przyjazne i dobre stosunki. Ale jest też w naszym interesie, żeby uspokoić relacje z Unią Europejską. Także relacje zostały uspokojone, bo były bardzo duże ustępstwa rządu Morawieckiego, jeśli chodzi o instytucje unijne w kwestii praworządności. Wszystkim nam zależy na tym, żeby było spokojniej, ale teraz powiedziałeś o tych tąpnięciach, problemach wizerunkowych. Jednym z powodów są prawdopodobnie nagrody, które otrzymali ministrowie i wiceministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński znalazł wyjście z sytuacji. No i okazuje się, że to wyjście z sytuacji nie spodobało się opozycji. Katarzyna Lubnauer, obnażona na Prawo i Sprawiedliwość za obniżenie uposażeń, szefowa Nowoczesnej z żalem. Przede wszystkim to jest takie mściwe. Czyli jak oni chcą odbierać władzy, to jest okej. Ale jak władza odbiera opozycji, to już jest mściwość. Kali ukraść krowę, Kalemu ukraść krowę, prawda? No oczywiście Katarzyna Lubnauer zresztą tym takim jazgotem nie tylko dziś, bo i w weekend zasłania swój zasadniczy problem, czyli kompletną awanturę między Platformą a Nowoczesną, chociażby o pana Ujazdowskiego we Wrocławiu. Ryszard Petru mocno atakuje tę decyzję w swoim stylu dla siebie. Właściwie Katarzyna pokaż mi jedną, której nie zaatakował. Ale jest oczywistym, że Ryszard Petru ma olbrzymie wpływy w tej powoli umierającej partyjce, no ale rzeczywiście je posiada, a więc ona będzie teraz... stworzył, jakby nie patrzeć no, tak, to, więc w związku z powyższym... Ale wracając do Kaczyńskiego, znaczy to wielu tych komentatorów, polityków, którym podobała się decyzja Jarosława Kaczyńskiego,
Kaczyńskiego z czwartku, mówiło, że właśnie w ten sposób Jarosław Kaczyński zrobił szachmat, prawda? Powiedział, sprawdzam. Powiedział, dobrze, no to tniemy, i to tniemy mocno, tniemy również całej klasie politycznej właściwie, to zobaczymy, co, jaka będzie wasza reakcja. I tutaj jest też ciekawe, bo przecież i Katarzyna Lubner z Nowoczesnej, i Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej kompletnie tego nie zdyskontowali. Oni się zupełnie posypali po tej decyzji Kaczyńskiego, prawda? Po tej zapowiedzi właściwie prezesa Kaczyńskiego. I dzisiaj widać, że oni z tej traumy nadal się nie są w stanie pozbierać. A ciekawą propozycję złożył w naszym studiu Janusz Szewczak. Kochana Platformo, skoro chcesz, żeby ministrowie rządu PiS oddali, to oddajcie swoje nagrody. Skoro te były nielegalne, to wy oddajcie tamte. Dlaczego te były nielegalne, a tamte były legalne? Nie dalej jak w piątek opublikowałem, dotarłem do takich informacji, takiego raportu, jakie nagrody przyznawał na przykład marszałek Bogdan Borusewicz z Platformy Obywatelskiej. Okazało się, że sam sobie przyznał w postaci różnego rodzaju nagród, ekwiwalentów, odpraw ponad 600 tysięcy złotych. Więc no, jeżeli by trzeba było oddawać, no to to oddawanie byłoby dla Platformy nieprawdopodobnie bolesne, ponieważ nagrody dla urzędników, dla instytucji, wszystko publicznego oczywiście zaznaczam teraz, za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, no to to idą w setki milionów złotych, naprawdę, to są potężne kwoty. Tak, tylko ta władza zapowiadała, że będzie skromniejsza i myślę, że stąd to tąpnięcie no, w sondażach i stąd tak, to niezadowolenie. Bezsprzecznie, Doroto, bezsprzecznie, natomiast też pamiętajmy, że same oszczędności na spółkach Skarbu Państwa, które wprowadził rządy Prawa i Sprawiedliwości, to mam 50 milionów na plusie, co nie zmienia faktu, pełna zgoda, że sprawa nagród była sprawą kontrowersyjną, że uderzenie, tąpnięcie w sondażach również jest tego wynikiem. Tu chyba nikt tego nie ukrywa. I pewnie, wiesz co, gdyby to było tak, że najpierw pokazano by Polakom, słuchajcie, tyle i tyle pieniędzy zaoszczędziliśmy, takie mamy tutaj z uszczelnienia VAT-u, dochody, to wraca do waszych kieszeni, na przykład z 500+. I teraz my też uważamy, że należą nam się nagrody, gdyby to było w tej kolejności, a tu powstało takie poczucie, że absolutna coś racja w tajemnicy, tak, przed tak, Polakami tak się dzieje, coś czy takiego. Najbardziej no uderzające jest to, że opozycja twierdzi, kłamie, że to są nielegalne podwyżki, że to jest coś nielegalnego. No to zapewniam, chociaż starzy wyjadacze z Platformy Obywatelskiej zawsze potrafili tak doskonale obejść niektóre przepisy i zapowiedzi swojego ówczesnego szefa Donalda Tuska, że naprawdę potrafili sobie rozdać bardzo spore pieniądze. Tutaj nie było, drodzy państwo, no tu nie było żadnej ściemy, tak? No i może to jest problem, tak? Że nie było żadnej otoczki, nie było pewnej, ale też transparentności, jak słusznie zauważyłeś. Ale wiesz co, warto jeszcze jedną rzecz państwu przypomnieć, że te kwoty, które wydają się być kwotami zawrotnymi, to nie były kwoty przyznawane jednorazowo, no tylko to jest w ciągu dwóch lat, jako tam właśnie dodatek do pensji, często wynikający bezpośrednio, z przepisów, bo to jest bardzo istotne. Czasami ktoś mówi, a nagroda uznaniowa, nie, to nie jest tylko uznaniówka, pamiętajmy, że też ustawa dotycząca administracji publicznej również nakłada pewne obowiązki na pracodawcę, w tym przypadku szefową KPRM, prawda, czy panią premier, więc tutaj ściemy nie było, ale brakło transparentności, brakło takiego jasnego, tak jak słusznie zauważyłaś, przedstawienia faktów po prostu. No i nie ulega wątpliwości, że coś trzeba było z tym zrobić, i to szybko i zdecydowanie. To się udało. Teraz tylko pytanie, czy wszyscy ministrowie rzeczywiście te pieniądze zwrócą i czy nie będzie jakiś tutaj odejść na przykład z urzędu w sprawie, no zobaczymy, bo niektórzy ich po prostu nie mają. No to jest ten problem. Rozmawiałem z jednym posłem kilka dni temu, który pytałem go, jak przyjął informację o niższej pensji już za niedługo. On powiedział, jeszcze z małżonką nie rozmawiałem, więc jechał jak na ścięcie do tej małżonki, zresztą się mu nie dziwię. Czy oddadzą, czy nie, no, czy, no zapadła decyzja, prawda, no tam są też takie przypominajki przez panią, tak, tak, panią marszałek Mazurek tak, która nie daje żadnych złudzeń, jeśli chodzi o to, że albo oddajesz, albo się rozstajemy. Nie, Kaczyński też po jasną sprawę. Nie, myślę, że teraz to jest kwestia priorytetowa, no pamiętajmy, że wielu ludzi władzy naprawdę ma z czego oddać i naprawdę ma możliwości zarobkowe bardzo przyzwoite, choć dla mnie akurat to wyjście, które wybrał Jarosław Kaczyński, mogło nie być aż tak drastyczne. To jest taka moja zdanie. Mówisz o obniżeniu pensji czy o zwrocie nagród? Mówię o obniżeniu pensji.
No tak, bo teraz mamy takie ryzyko, że po pierwsze, większość polityków będzie chciała do Europarlamentu, tak. Po drugie, nie będzie im się chciało angażować w wybory samorządowe tak naprawdę, no bo po co, skoro im tak. obcięli. No i po trzecie, w dalszej perspektywie, no do polityki będą się garnąć osoby no, z mniejszymi kompetencjami, mniejszymi kwalifikacjami. Znaczy, to, ja znam ten argument, on oczywiście jest bardzo poważny, ja go też poważnie traktuję, ale też pamiętajmy, że znowu do tej polityki to nie idą znowu tylko takie same asy, prawda? No to pamiętamy, Patrząc na niektórych polityków nowoczesnych, żeby nie podawać nazwisk i nikomu nie sprawiać przykrości, no rzeczywiście możesz mieć rację. Andrzej Leper był wicepremierem, chciałbym państwu tylko przypomnieć. Natomiast świętej pamięci niestety. Natomiast mówię, no to są tego typu sytuacje, które no niestety, no czasami PR jest ważniejszy niż taka polityka daleko sięgająca, że tak powiem, no taka taktyczna. To było jedno i drugie jest ważne, no. No nie, no oczywiście bardzo istotne, no ale dzisiaj... Bo Platforma żyła tylko PR-em, więc... No, to dokładnie, no tu, chociaż to jest, dla mnie to jest decyzja stricte PR-owska i teraz pytanie, czy ona, czy ta decyzja rzeczywiście sprawi, że te sondaże będą lepsze? Na razie tego nie widzę. No ale poczekaj, ale decyzja była w czwartek, dokładnie. A sondaże chyba od czwartku robionych po decyzji tak, jeszcze nie było. Ostatni był skończony w czwartek, dokładnie, kiedy zapadła decyzja. I tam jest punkt do góry. No do góry, tak, chociaż moim zdaniem on nie objął tej godziny tam 14 no, z minutami, tak. gdzie przemawiał Jarosław Kaczyński. Ale zobaczmy. Być może to wyjście z sytuacji spodoba się Polakom, bo mamy sondaż, w którym 30% Polaków mówi, że jest przeciwna nagrodzie. Przyznawanym, znaczy jest w ogóle przeciwna tej podwyżce, podwyżkom pensji i przyznawaniu sobie nagród, więc być może innej drogi Vox nie ma. Populi, i jeszcze... Vox Dei, jak powiedział Jarosław Kaczyński. Tak jest, aczkolwiek wiesz co, też jest dużo sygnałów i wypowiadają się dziennikarze i telewidzów, słyszałam dzwoniących do studia, którzy mówią, my nie chcemy, żeby politycy zarabiali więcej, bo po prostu... To tam będą ludzie z niższymi kwalifikacjami. Oni powinni zarabiać więcej, tylko niech to się odbywa jawnie, po jakiejś publicznej debacie, po przeprowadzeniu być może jakiegoś badania. Sprawa ustawy degradacyjnej zamknięta. Minister Sasin, rząd nie będzie przygotowywał kolejnego projektu. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę dzisiaj obóz rządzący, dzisiaj partia rządząca zostawia tę sprawę Andrzejowi Dudzie. Ale pan prezydent zwrócił ustawę do Sejmu z odpowiednią adnotacją, z całym uzasadnieniem. No ale chyba widzisz szorstką, męską przyjaźń między środowiskiem i samym panem prezydentem, a dzisiaj klubem, czy generalnie większością rządzącą w Polsce. No to pan prezydent podjął decyzję, którą ja akurat uważam za słuszną, też niezwykle bolesną, mówię to z zaciśniętymi zębami, rzadko chwalę pana prezydenta, niestety, albo stety, tutaj pochwalę, natomiast rzeczywiście odbiór tego twardego prawicowego elektoratu, odbiór w samym Prawie i Sprawiedliwości był niezwykle negatywny. Nie ma sondy zresztą, nie widziałem sondażu, w którym by decyzja pana prezydenta Andrzeja Dudy była przez większość uznawana za decyzję słuszną, choć jeszcze raz powtarzam, była moim zdaniem była to decyzja jedynie słuszna. Znaczy, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie chce wrócić do tej sprawy? No, warto byłoby zapytać Prawo i Sprawiedliwość, natomiast moim zdaniem to jest też pokazanie swoistego focha, prawda? Dziękuję serdecznie. Wojtek Biedroń, portal w polityce.pl, tygodnik w sieci. Omówiliśmy pewnie najważniejsze wydarzenia dzisiejszego dnia. Państwa zapraszamy na portal w polityce.pl. Tam jak zawsze będzie się działo. Tam państwo możecie komentować, zdobywać najświeższe informacje. Także o wizycie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej w Polsce na żywo. Jak powiedział Wojciech, live. Także zapraszamy. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.